Witam Państwa serdecznie, Angelika Marcinkowska, zapraszam na informacje. Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli, ale także całej oświaty i szkolnictwa wyższego. Dla uczniów to także święto, gdyż tego dnia mają dzień wolny od zajęć. Święto ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 roku. Obchodzone jest rokrocznie. W Kraśniku powiatowe uroczystości Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Zespole Szkół nr 3. 13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej starosta kraśnicki Andrzej Maj i wicestarosta Jarosław Czerw wręczyli nagrody nauczycielom i dyrektorom szkół powiatowych. Ponadto podczas uroczystości w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku nagrodę lubelskiego kuratora oświaty otrzymali Bernarda Jarzyna, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, Krzysztof Staruch, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku, Jadwiga Nowomiejska, nauczyciel biologii w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku. Z okazji święta medalem złotym za długoletnią służbę została odznaczona Grażyna Stęgierska, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Katarzyna Biegaj, nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Urzędowie. Po zakończeniu części oficjalnej dla zebranych gości wystąpił Janusz Janina Iwański, muzyk rockowy i jazzowy, współpracujący m.in. z Tomaszem Stańką i Zbigniewem Preisnerem. Jednak najbardziej znany jest z występów ze Stanisławem Stojką. Na kanale Telewizji Kraśnik mogą Państwo obejrzeć dłuższą relację z Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. Jeszcze dziś znajdę tam do przygody klucz. Słyszysz, to woła mnie echo z gór, z której wiatr strąca w dół cienie chmur. Biały dzień już u drzwi, wybacz mi, na mnie czas, jadę już, nie licz nic.